Czy to jest złośliwość? Nie, panie burmistrzu, to nie jest złośliwość. To dbanie o dobro wspólne, jakim jest gmina. A co za tym idzie, dbanie o dobro mieszkańców, którzy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową, jaką w tym przypadku jest nasze miasto, Kamienna Góra. Pragnę przypomnieć panu, że zgodnie z artykułem 15 ustawy 1 o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. To w myśl artykułu 18a ustęp 1 wyżej wymienionej ustawy Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołując komisję rewizyjną. Ale ustawodawca poszedł dalej i w artykule 24 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym stwierdził, że wykonanie mandatu radnego ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych i innych osób, do uzyskania informacji i materiałów wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych, osób prywatnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Dlatego proszę się nie dziwić, że my radni dopytujemy się o osobę, która w ogólnodostępnych rejestrach Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz w rejestrze Krajowej Izby Radców Prawnych widnieje jako niewykonująca zawodu, a która to reprezentuje nasze miasto w spółce, a także zapewnia obsługę prawną naszym jednostkom. Czy zdaje sobie pan sprawę, że wszystkie czynności podejmowane przez tą osobę są nieważne z mocy prawa? Dostałem uchwałę, którą zatwierdził prawnik, który jest zawieszony i nie ma prawa do wykonywania zawodu. Byłem zdziwiony, kiedy pracownicy poprawiali uchwałę, która była podbita pieczątką wyżej wymienionego adwokata. Nie zgodziłem się przyjąć takiej uchwały. Chciałem to wyjaśnić z panem. Po tygodniowym czekaniu zrezygnowałem. Kolejna sprawa. To się zebrało kilka rzeczy, dlatego postanowiłem powiedzieć o tym. Po ostatniej sesji widziałem wywiad, który pan udzielił, w którym pan stwierdził, że musi pan ze mną wyjaśnić, o co chodziło na sesji. Stwierdził pan w tym wywiadzie, że zakwestionowałem dyplom adwokata obsługującego sesję. Nic takiego nie zrobiłem. Czekałem miesiąc, aż pan zechce ze mną wyjaśnić sprawę i jak zwykle nie doczekałem się. Jeśli chodzi o adwokata obsługującego sesję, to ja i radni mamy zastrzeżenia. Dam panu przykład. Na pierwszym spotkaniu z prawnikiem usłyszałem, że powinniśmy zwolnić panią skarbnik, sekretarza, zerwać umowę na remont Centrum Kultury. Według pana prawnika zwrócimy 5 milionów i będzie spokój. Kolejny temat to pan prawnik dowodził, jak uzdrowić nasze spółki. Po takim wstępie byłem zaskoczony. Przepraszam, panie burmistrzu, będzie pan mi przeszkadzał, czy pozwoli pan, że raz będę mógł spokojnie się wypowiedzieć. Nie został zatrudniony jako menadżer. Przychodzi mecenas i zaczyna zarządzać miastem. Dodam, że pan zażyczył sobie zapisywania się do niego w kolejkę. Wyjaśniłem panu, że jest to nie do przyjęcia. Tak samo jak polowanie tego pana na wypłacanie pieniędzy swojemu poprzednikowi. Według deklaracji pana, panie burmistrzu, prawnik miał być tańszy od poprzedniego. Tak nie jest. Kolejna ciekawa sprawa to zatrudnienie tego pana w wodociągach. Tak, to już mówiliśmy o tym. Od pana słyszeliśmy, że przejmuje obowiązki prawnika wodociągów od 10 miesięcy. Chciałbym usłyszeć, jakie ostatnio dokumenty podpisał, jakie sprawy załatwił w wodociągach. Kolejne sprawy, której nie jestem w stanie zrozumieć, to jest to, że jest upoważniony do prowadzenia spraw spółki mieszkaniowej. Spółka mieszkaniowa podpisała umowę z inną kancelarią, więc taka kancelaria ma swoich prawników do obsługi prawnej. No chyba, że wszyscy są zawieszeni. Ale jeśli są zawieszeni, to po co podpisywać z nimi umowy? Tylko po to, żeby mieć umowę i za nią płacić? Do niedawna obsługiwał to jeden prawnik.
Kolejna sprawa to Centrum Obsługi Jednostek. Na sesji od dyrektora dowiedzieliśmy się, że poprzedni prawnik był w porządku. Na pytanie radnego, dlaczego coś zmienił prawnika, dowiedzieliśmy się od dyrektora COI, że odmawia odpowiedzi. Dlaczego? Umowa ze spółką mieszkaniową, z COI-em, także wcześniej wymieniona projekt uchwały, podpisał prawnik, który jest zawieszony w zawodzie, nie ma prawa do wykonywania zawodu. Według oceny sekretarza generalnego adwokatów, dokumenty, które podpisze taki prawnik, nie mają umocowania prawnego, po prostu się nie liczą. Prawnik ten jest zawieszony jako adwokat i radca prawny, a pan oddelegował go do sanikomu, do Rady Nadzorczej. Na ostatniej sesji stwierdziłem, że zwrócę się do wojewody o pomoc prawną. Tak, ponieważ była sesja, że zastępca mecenasa chodził do gabinetu w trakcie sesji szukać przepisów, aby odpowiedzieć radnym. Pan mecenas nie jest w stanie odpowiadać w trakcie sesji. Na nasze pytania twierdzi, że jest nieprzygotowany. A najlepiej pisać mu na kartce pytania. To on na następnej sesji odpowie. To jakiś żart. Nie kwestionuję dyplomu pana mecenasa. Chciałbym, ale aby odpowiadał na pytania radnych, jak jego poprzednik na sesji. Kolejna sprawa to powstające nowe etaty w ratuszu. Zatrudnił pan osobę do rozwoju Kamiennej Góry. Czy to prawda, że pani reprezentowała firmę KOM-D w sprawie przeciwko sanikomowi? Mówi się też o mongolskiej wiosce z udziałem tej pani. Może usłyszymy dzisiaj, bo zaprosiłem tą panią, coś więcej na ten temat. Może coś na temat osiągnięć tej pani i wizji rozwoju Kamiennej Góry. Może trzeba zatrudnić menadżera z prawdziwego zdarzenia. Niestety pan ma wizję, ale menedżerem pan nie jest. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Przy okazji wyborów mówił pan o przeroście zatrudnienia w ratuszu. Audytor miał inne zdanie. Powtarzam kolejne pytanie, na które dziś nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Ile osób przyjęto do pracy, do urzędu lub jednostek miejskich po objęciu przez pana urząd? W jaki sposób przebiegały weryfikacje chętnych do pracy? No i na koniec zostało mi kilka spraw z ostatnich dni. Kolejna sprawa, o której wspomnę, to 50-lecie szkoły specjalnej. Na uroczystość otrzymaliśmy obaj zaproszenia. Pan przekazał swojemu zastępcy. Powinien pan pamiętać, że teraz jest pan burmistrzem, nie redaktorem. Poprosiłem o podstępowanie mojego listu gratulacyjnego dla szkoły pieczonką miasta, ewentualnie jeśli pan wyrazi chęć podpisania przez pana. Nie wiem, dowiedziałem się, że ten list został zniszczony. Bo panu się nie spodobało, że napisałem to w jednej osobie. Napisał pan inny i podpisał pan i wiceburmistrz. Dla mnie już nie znalazło się miejsce. Kolejna rzecz, która trochę mnie zaskoczyła, to przywłaszczyliście sobie panowie prezent kupiony przez Radę Miasta. Rano przed Akademią musiałem przygotować list, zorganizować inny prezent. No, było mi trochę dziwnie. Lansuje się pan wszędzie i chwała panu za to. Tylko dlaczego nie chce pan współpracować z Radą Miasta? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja wyciągałem rękę już kilka razy. Nawet pan przeprosił radnych na sesji. I co to dało? Nic. Kolejna sprawa, która mnie bardzo boli, to stypendia dla dzieci zdolnych w Kamiennej Górze. Radni, szczególnie Komisja Społeczna, wypracowali uchwałę, jak pamiętam, dla pana stypendia były wtedy mało istotną sprawą, ale w dniu rozdawania na sali witrażowej nie dopuścił pan mnie ani radnych do obdarowania tych młodych ludzi nagrodami. A przecież to radni pracowali nad tą uchwałą. Czy tak powinna wyglądać współpraca? Gwarantuję panu, że dużo lepsze efekty zdobywa się współpracą, pokazywaniem szacunku innym ludziom, empatią czy przyjazną atmosferą. Kolejny temat to jest szkolenia radnych. Co jest złego w tym, że na szkolenie wytypowałem 4 osoby? Zakwestionował pan ilość tych radnych. Szkoleń dla radnych nie ma wiele, a pan jeszcze stara się je ograniczać. Rozumiem, że hołduje pan zasadzie, po co nam świadomi radni, skoro lepsi będą tacy, którzy niczego nie wiedzą, niczego nie wymagają od siebie, a tym bardziej od pana. Szuka pan oszczędności w złym miejscu. Dlaczego nie szukał pan oszczędności, wracając z delegacji najkrótszą drogą, tylko wydłużył ją pan przez Paryż? Delegacja to chyba nie wycieczka.
Kolejna rzecz, o której z panem rozmawiałem w dniu stypendium, zaprosił pan nas do gabinetu, to nagroda dla dyrektora, który odszedł na emeryturę. Tylko tych dyrektorów było dwóch. Powiedział mi pan, że to wina jest tego, że pan był na urlopie. Panie burmistrzu, chciałem panu przypomnieć, że o taką nagrodę załatwia się w czerwcu, lipcu, nie tydzień czy dwa przed. Mam nadzieję, że tym razem po moim wystąpieniu nie będzie niedomówień. Nikt nie powie, że czegoś nie zrozumiał. Jeśli jest tak, no to zapraszam państwa do siebie, mogę wszystko spokojnie wytłumaczyć. Nie będę wspominał o kamerze dla strażaków, bo znów pan sam wystąpił. Przecież tego typu rzeczy to są od nas, od miasta, od radnych, od pana. Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego. Panie przewodniczący. Moment. Proszę pana przewodniczącego. Przepraszam, jestem. Panie burmistrzu, będzie na to czas. Ja jestem gospodarzem. Przepraszam pana. Panie przewodniczący. Proszę chwilę poczekać. Proszę o przedstawienie powyższej informacji wiceprzewodniczącego miasta Jerzego Bastę. Przecież tak się nie robi, panie przewodniczący. Proszę poczekać. Ja decyduję. Pan mówi o współpracy, a sam ją pan kasuje w ten sposób. Proszę poczekać. Obrzucił mnie pan tu stekiem. Nie obrzuciłem. To są kłamstw, pomówień. Jakie kłamstwa, jakie pomówienia? Jakie pomówienia? Pan to złoży do mnie na piśmie, a panu na piśmie odpowiem, bo ja nie będę się dzisiaj oczywiście ustosunkowywał do pańskich wymysłów. Proszę to złożyć do mnie na piśmie. Dostanie pan odpowiedź, być może razem z pozwem. Gratuluję, panie burmistrzu. Proszę, panie Jerzy. Czy już mogę?